Wielki spektakl. Mam nadzieję, tak jak powiedzieli moi poprzednicy, że nie odejdą Państwo od telewizorów dwie godziny. Myślę, że dramatycznej, pięknej walki i najistotniejsze przesłanie. Nasz Adam Małysz, człowiek wielkiej, pozytywnej, społecznej energii, głodny skakania, chce po przerwie przygotowaniach, odświeżony, zrelaksowany, walczyć o tytuł Mistrza Świata w Predazzo. Ale teraz popatrzmy, Robert Mateja. No, Apoloniusz Steiner mówił, że Robert musi psychicznie się odbudować. Niedawno był dwa razy trzeci w Pucharze Świata Interkontynentalnym w Zakopanem. No i wygląda na to, że ta praca w Ramsau, w tych przygotowaniach, kiedy mogli spokojnie sobie poćwiczyć, jakiś efekt dała, chociaż skoczył dalej w dzisiejszej serii treningowej przed konkursem. 109 metrów, a miał 113. Ciągle jeszcze jest problem przełamania się psychicznego. Tutaj widzieliśmy, że minimalnie spóźnił odbicie. Bardzo trudna jest ta skocznia do skakania. No i każdy błąd, zresztą jak na każdej, jest praktycznie później nie do uratowania. Nie wytrzymał też chyba trudów tego stałego uczestnictwa w Pucharze Świata, ale teraz wygląda na to, przynajmniej na treningu, że jest już trochę zrelaksowany. Wypoczęli to wszyscy. Bardzo tego potrzebowali. Ładna sylwetka w locie. Nie robił tego błędu, żeby za bardzo wyprostować biodra. Dość długo właśnie biodra ugięte tworzyły tę poduszkę nośną. No i niezły rezultat. 109 metrów. Tyle, ile Robert Mateja, ale stylowo wyglądało to nieco lepiej, chociaż te same noty i w tej chwili są na czwartym miejscu Tomisław Steiner i Robert Mateja. Tommy Ingebrigtsen, ostatni mistrz świata Norwegów z 95 roku, Thunder Bay. Zwyciężył wtedy jako mistrz świata juniorów, skakał tutaj rewelacyjnie na treningach i znakomity skok. Piękny skok w granicach 130 metrów. No i tak jak wszyscy mówili, potwierdza to, że jest w super formie. Pokonał w 95 roku w pięknym, mroźnym konkursie, który pamiętam, Goldiego i Weissfloga. Przyjechał prawie nieznany. Nie wszyscy wiedzieli, że jest mistrzem świata juniorów. Tak jak teraz stało się to udziałem Morgensterna. Szkoda, że nie zobaczymy młodego 16-latka z Austrii, ale rezultat Ingebrigtsena potwierdza, że jest wśród faworytów dzisiejszego konkursu o tytuł Mistrza Świata. 129 metrów i oczywiście zdecydowanie jest najlepszy. Był debiutantem na Mistrzostwach Świata w Ramsau. Zakwalifikował się do 50. To były 4 lata temu. Od tego czasu dużo skakał, zwłaszcza w pucharach interkontynentalnych. W tym roku od początku jest w Pucharze Świata i wygląda, że tę drugą pozycję w drużynie ma niezagrożoną. Zdecydowanie dalszy skok od rezultatu Tomisława Steinera i Roberta Matei. 119 metrów, a zatem powinien być wysoko na trzecim miejscu. Ingebrigtsen pierwszy, 130,7. Nota, odległość 129. Matura, 115,4 za skok długości 120,5. I trzeci Bachleda, 119 metrów i nota 112,7 punktu. No i teraz 25. zawodnik, ale kto? Simon Amann, dwukrotny mistrz olimpijski. W locie jak zwykle elegancki. Teraz kwestia, czy daleko? O, bliżej, bliżej, wyraźnie bliżej. Kilka metrów od Ingebrigtsena. Ale myślę, że powinien wskoczyć na drugą pozycję. Skoczył na pewno 4 metry dalej aniżeli Jan Matura. 124 metry. Matura, przypomnę, miał 120,5 i w tej chwili Simon Amann jest o 8 punktów za prowadzącym Norwegiem Tomim Ingebrigtsenem. A za moment jeszcze wielka sława. 14 zwycięstw w Pucharach Świata. Kazuyoshi Funaki, zwycięzca w 98 roku, także turnieju czterech skoczni. No ale to są trochę odległe czasy dla Funakiego, chociaż Japończycy poszli z formą w górę. Na progu to on był zawsze dynamit, pięknie. No i daleko. Wydaje mi się, że dalej od Amana.
bliżej na pewno Ingebrigtsena, co Państwo widzieli, ale skok jak zwykle nienaganny stylowo i metr dalej od Simona Amana, chociaż tutaj sędziowie dopatrzyli się błędów. Uciekła mu narta lewa. No i tu jeszcze później kantował na prawej. Dojechał, stąd te noty niższe. I jest drugi za Ingebrigtsenem. Wielkie pojedynki w 2001 roku z Adamem Małyszem. Podzielili medale złote i srebro przed 2 laty w Lahti. Miał się przygotować specjalnie tylko na Mistrzostwa Świata, ale po prostu wygląda na to, że to już jest odchodząca postać światowych skoków. No i nie poradził sobie z tym Martin Schmidt, trenera Matiasa Župana. I popatrzmy, on jest nieobliczalny, a dzisiaj skakał znakomicie podczas treningu i teraz powyżej 125 metrów, ale nie jest chyba z tego skoku zadowolony. Miał 129 metrów w serii treningowej, teraz było krócej, 127. No i zobaczymy, przypomnę, Ingebrigtsen 129 jest na razie najlepszy w pierwszej serii Mistrzostw Świata. Predatca, drugi Kyuru 126, Funaki, oczywiście kraniec powinien wyprzedzić wszystkich zawodników oprócz Norwega Ingebrigtsena. Skończył wojsko, przygotował go kapitalnie na Mistrzostwa Świata Tomi Nikunen. Jest dynamiczny, może nie skacze jeszcze tak płynnie, ale jest w stanie oddać 2 równe skoki. O nim mówił Tainer, że będzie najgroźniejszy i być może skoczył w granicach rekordu. 133 metry. Rekord należy do Roniego Ackermana, dwuboisty niemieckiego z ubiegłego roku. No, 134 metry jest rekord. Rekord skoczni Matti Hautamäki. A więc jednak te treningi bardzo obiektywnie pokazywały, kto jest mocny. Na razie bez niespodzianek. Hautamäki, Ingebrigtsen. Ci zawodnicy, których Państwu wymieniałem, że będą faworytami dzisiejszej walki o tytuł Mistrza Świata, ale oczywiście wśród nich najdalej skaczący Adam Małysz. Tylko czy jest w stanie teraz jeszcze dalej skoczyć od tego rekordu nowego skoczni? 134 metry. Noriaki Kasai. No patrzmy, to jeden z kolejnych zawodników, który będzie walczył o tytuł Mistrza Świata. Kasai w powietrzu daleko. No i znowu skok w granicach 130 metrów, ale bliżej od Hautamäkiego. Na razie najdalej Matti Hautamäki. 134 metry i bardzo wysoka nota, 143,7. Na drugim miejscu Ingebrigtsen, 129 metrów, nota o 13 punktów niższa od Fina. I w tej chwili Noriaki Kasai, 131 metrów, na drugiej pozycji będzie i przegrywa o 6,9 punktu z Hautamäkim. Fantastycznie skoczył Fin, a przypomnę, on do tej pory miał tylko brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. No tylko dlatego, że wtedy potknął się po wylądowaniu. Hanawalt skończył ostatnie 4. Miyahira. Tak jak wszyscy Japończycy, zaczął skakać bardzo dobrze i pociągnął właśnie. Bardzo umiejętnie przeleciał Bulej w tej końcowej fazie lotu. Dostał wiatr pod narty i doleciał, wydaje mi się, do 130 metra. Bardzo ładne, płynne przejście od razu do lotu na progu. I proszę zwrócić uwagę tutaj, jak większość Japończyków, w powietrzu ładnie, chociaż nienagannie, co wychwycili sędziowie. I znowu wszyscy mają problem lądowania. To jest nieczyste i niektórzy sędziowie odjęli nawet 3 punkty. Zresztą bardzo duży rozrzut od 17 do 18,5. Jest w tej chwili trzeci, 130 metrów i przegrywa z Hautamäkim i Kasaim. A zatem Fin i 2 Japończycy. Wicemistrz olimpijski, brązowy medalista Adam Małysz znów w wielkiej formie, znów wrócił do gry i teraz ogromnie ważny jest ten pierwszy skok. Musi skoczyć powyżej 130 metrów. Najlepiej Adam 135 metrów, tak jak podczas serii treningowej. Adam Małysz już w powietrzu trochę się otworzył, może dostał tam opór powietrza, leci, jest! Jest! Proszę!
proszę Państwa, piękny skok. Nie wiem, czy tyle, ile skoczył Hautamäki, ale jest daleko. 134 metry po 19,5. Idealny skok. 20 punktów ocenił nasz sędzia Jerzy Pilk. Pozostali bardziej wstrzemięźliwie, ale po 19 i będzie Adam Małysz o pół punktu. Minimalnie nota 143,2 za Hautamäki. Ma zatem Hautamäki i Małysz, a później duża przewaga. 6,4 punktu traci Kasai. Zupełnie chyba zbyt wiele Miyahira. No popatrzmy jeszcze pozostali. Achonen, Witthels, Hanawald. Brawo Adam! O to chodziło, żebyś właśnie zrobił to, co potrafisz, to, o czym marzysz, to, co chciałeś w tym sezonie w końcu zrobić, żeby wygrać zawody i od razu zdobyć także tytuł Mistrza Świata. Widzą Państwo, jak ten człowiek wzbudza wspaniałe emocje w Polakach. Achonen był znakomity na początku sezonu, w tej chwili króciutko, tylko 120 metrów i nie wytrzymał nerwowo. Upadek, szkoda. Ogromna szkoda. Ale to już jest napięcie. Nie potrafił po prostu poradzić sobie z tym. No i ogromna szkoda. Jan Achonen dzisiaj jeden z bardziej przegranych. Adam Małysz i Matti Hautamäki. Z reporterem fińskim, z którym znamy się od tylu lat. Idąc do kabin, tylko klepnęliśmy się w dłonie i powiedzieliśmy, no kto złoto? On powiedział, jak będzie srebro dla nas, będę ci gratulował. Ja uczynię również to, jeżeli będzie dzisiaj drugie miejsce Adama Małysza, a wygra Matti Hautamäki. Ale no, nie byłbym sercem przecież za Polakiem, gdybym nie oczekiwał teraz, że wygra Adam Małysz. Pewnie źle dociążył nogi po wylądowaniu, sam się podciął. I proszę zwrócić uwagę, to jest tak jakby utrata koordynacji. Gdzieś wewnętrznie poczuł zawód, tak blisko. On strasznie chciał wygrać przed dwoma laty w Lahti. Był trzeci podczas konkursu na dużej skoczni w Lahti, jeśli chodzi o medale. Andreas Witthels był brązowym medalistą w 1998 roku na Igrzyskach Olimpijskich. 17 razy wygrywał Puchar Świata. Zawsze jest w stanie daleko skoczyć. Ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Przewaga Adama Małysza i prowadzącego o pół punktu, bowiem wylądowali na tej samej rekordowej odległości, obydwaj poprawiając rekord skoczni o metr Niemca Roniego Ackermana na 134 metrze Hautamäki i Adam Małysz i dzieli ich tylko pół punktu, a pozostali rywale mają już bardzo dużą stratę. W zeszłym roku na Igrzyskach Olimpijskich tylko wicemistrzem na dużej upadł był czwarty. No ale to jest ciągle zawodnik, który może zrobić dużo i skoczył w granicach 130 metrów. Bliżej, bliżej, aniżeli Hautamäki i Małysz. A zatem jeszcze raz powtórzę to, co mówił mi niemiecki komentator. Musi być u niego wszystko perfekt. Matti Hautamäki, 134 metry. Adam Małysz, także 134 metry. Pół punktu ich dzieli. No, warto przypomnieć ubiegłoroczne konkursy w Zakopanem. Jeden wygrał Hautamäki, jeden wygrał Adam Małysz. Kurszewel teraz skacze słabo, Martin Schmidt. Nie zdołał się przygotować. To jest lepszy skok niż w pierwszej serii. Nie zdołał się przygotować do Mistrzostw Świata tutaj w Predazzo, ale wydaje mi się, że problem jest głębszy, że po prostu już Martin Schmidt do światowej czołówki nie wróci. Oczywiście chciałbym, żeby tak się stało. Mówiłem o tym, że zrobił dla skoków ogromnie dużo, dla popularyzacji ogromnie otwarta osobowość. Apollonius Steiner spokojny po tych nerwowych tygodniach, już odprężony. Marcin Bachleda, bardzo nisko, widać, że popracowali nad tą pozycją dojazdową w Ramsau.
Najpierw były 3 dni treningu, później tydzień spokoju, zwłaszcza dla Adama Małysza, i znowu dobre 4 dni treningowe, ale tutaj ten skok się nie udał. Będzie 6. Schmidt, Benkowicz, Dufner, Janda, Czekon, Bachleda. Schedler jest szczęśliwy, że już nie ma tej wrzawy medialnej wokół dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Niedawno w wywiadzie oświadczył, że nie dało się pracować, że to wszystko musiało przycichnąć, i teraz ma nadzieję, że Aman wróci do skakania. A pierwszy skok był naprawdę udany, ładny, a ten zdecydowanie już gorszy. Skoczni zaraz po wyjściu z progu, gdzie nie ma w ogóle wiatru. To jest nie fair, że nie mają możliwości dotarcia do tego sprzętu. Dzisiaj już, jak mówiłem, to się wszystko wyrównało. A tym razem Ligl. Dobry skok. Bardzo dobry skok. Na pewno zwycięstwo Pucharze Świata to nie jest kombinezon. Tyle drugich miejsc, aż 7 miejsc na podium. To jest po prostu wynik klasy. Pierwszy skok zawalił 125, drugi już pod 130 metrów. Widzieliśmy, tam minimalnie zabrakło. O właśnie, 129 metrów i on jest zdecydowanie pierwszy. To jest najlepsza odległość drugiej serii, ale myślę, że niedługo zaczną się jeszcze dłuższe skoki. Trafi bardzo daleko skoczyć. Byleby tylko nie popełnił błędu, i nie popełnił. Ten skok jest dobry. Znowu w granicach 130 metrów. Pierwszy minimalnie po błędzie na progu był krótszy. 127, teraz 128,5 metra. A zatem dalej od niego skoczył pół metra w drugiej serii tylko Florian Ligl. Ale przypomnę, Ligl miał pierwszy skok o 2 metry krótszy. I teraz zobaczymy noty krańca po 19. I on prowadzi przed Austriakiem. Mistrz świata, jakieś dziwne, nieustabilizowane ruchy podczas najazdu. Jaki to przyniesie efekt? Chyba dobry. Dobry skok. Niewiarygodne, jak w krótkim czasie odbudował się. To właśnie jest cały urok skoków. Najdalej 131,5 metra. Wszystko jest właściwie w głowie, jak mówią trenerzy. Jeżeli nie ma tam nadmiaru informacji, nie ma niepokoju, jeżeli ten stereotyp, który ćwiczą do znudzenia na treningach, działa prawidłowo, automatyzm ruchowy, wówczas wszystko odbywa się tak, jak powinno. Ale wystarczy niuans i już jest niedobrze. Często nie wiadomo, jak to naprawić. Zatem na razie Ingebrigtsen walczyć będzie jeszcze o podium. Myślę, że o trzecie miejsce walka jeszcze może rozegrać się właśnie między Ingebrigtsenem i Miyahirą. Zobaczymy, jak skoczy Hannawald. I brawo, Miyahira. Bardzo ładny skok. Wydaje mi się, że w tej chwili dobre warunki dla wszystkich. Zatem ten pojedynek Adam Małysz, Matti Hautamäki na zakończenie powinien być fantastyczny. Przypominam, pół punktu ich dzieli. Zatem jeden z sędziów wyżej ocenił o pół punktu skok Adama Małysza. No i w tej chwili Miyahira, 130,5 metra, jest jednak drugi, przegrał z Ingebrigtsenem. Trochę zdziwiony, minimalnie 2,5 punktu. Później to zaklęcie. Hani, skocz dobrze. 129,5 metra w pierwszej serii, ale dobre oceny. Niedawno przecież dostał najwyższą notę w historii skoków. I aż 9 dwudziestek, ten skok nie był dobry. Nie był dobry, chociaż on jakby może miał świadomość, że nie mógł dalej, ale blisko 125 metrów. Zatem będzie za Ingebrigtsenem, będzie za Miyahirą, będzie za krańcem. Zobaczymy, ile miejsc stracił Hannawald. Tak, jest dopiero czwarty, wyprzedza Ligla, Urmana, Kiuru, Witthelsla, Lapiego i Rumorena. No i proszę Państwa, Kasai, a później, no, coś trzeba zrobić, żeby wytrzymać te emocje. Adam Małysz i Matti Hautamäki. Tę umiejętność walki, ale i skromność ogromną. Kasai.
dobry skok, bardzo dobry skok. A za tym Kasai, wydaje mi się, wskoczył na podium. 131 miał pierwszy. 131 metrów pierwszy skok. Teraz skoczył także w granicach 130 metrów. 130,5. I jednak, no zobaczymy. Jest, jest. Jest, jego przewaga była spora nad Inge Brixenem. Zatem Kasai ma medal. W tej chwili, proszę Państwa, prowadzi, a pozostaje dwójka. Adam Mały za moment. No i czekamy, czekamy. Jest Apoloniusz Steiner, jest Piotr Fijas. Dobre duchy polskiej ekipy i jest Adam Małysz. 132,3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po flow! Pięknie, pięknie, jest medal, ale myślę, że jest złoto. Złoty medal, 136 metrów, 136 metrów, Adam, kochamy Cię, 136 metrów, złoty medal Małysza na Mistrzostwach Świata, nie może tego skoczyć Hautamäki, życzę mu tego, poczekam, przeproszę Państwa, ale wydaje mi się, że nie może skoczyć. No i fenomenalna nota, fenomenalne oceny, 19 od sędziów, nie ma jeszcze noty na piątym stanowisku od Jerzego Pilcha, jest w tej chwili 19, tak jak wszyscy, 1, 19,5, 289 punktów, tu jest szaleństwo, Adam jest szczęśliwy i ma prawo wygrać 21 start w sezonie, ponad rok nie wygrał zawodów i wygrał, mam nadzieję, najważniejsze, ale oczywiście poczekam, poczekam, by znowu się jeszcze raz ucieszyć po tym, jak skoczy Matti Hautamäki. Stać go, jest fighter, zobaczymy. 136 metrów, to jest wielkie wyzwanie i musi skoczyć w wielkim stylu. Wyszedł w górę, wysoko, jest daleko, czy doleci? Bliżej, bliżej! Adam Małysz jest mistrzem świata! Pierwsza wygrana w tym sezonie i jest mistrzostwo świata, 133,5 metra. Adam Małysz jest złotym medalistą w Predazzo. Po raz drugi, proszę Państwa, w swojej karierze. Dwa razy na Mistrzostwach Świata w Lahti stał na podium. Srebro, a później złoto. Dwa razy na Igrzyskach Olimpijskich. Najpierw był brąz, później srebro. Niektórzy czuli się trochę zawiedzeni, ale tym razem chyba wszystkim nam to wynagrodził. To czekanie, to lekkie niedowierzanie. Myślę, że w tej chwili wszyscy jesteśmy po prostu szczęśliwi. Adam Małysz mistrzem świata. Uff. To są, proszę Państwa, emocje. Drugi raz komentuję tytuł o Mistrzostwo Świata. Wtedy pamiętam to ogromne napięcie, walkę do końca. Szczęśliwi. Brawo! Apoloniusz Steiner spokojnie popracował nad tym sukcesem razem z Piotrem Fijasem. Adam Małysz znowu pokazał, odpoczął. Trzeba było nareszcie wrócić do domu, uspokoić się, pobyć z najbliższymi, z żoną Izą, z córeczką Karoliną, po prostu uciec od tego szaleństwa. No i w tej chwili mają prawo cieszyć się. Są na pewno najszczęśliwsi wśród wszystkich, chociaż widzę ich kibiców. Ramiona w górach, w górze. Ogromna radość. Niedawno piękny wiślacki trop rozpoczęła Wisła piłkarsko, a teraz dalej ta Wisła popłynęła z Rzymu do Predazzo. No i wielkie, myślę, ogromne świętowanie będzie, które rozpocznie się u Bociana. Pozdrawiam wszystkich, a później przez całą Wisłę, bowiem jest z czego. Mamy złoty medal Mistrzostw Świata, że uczy nas, że w życiu trzeba wygrywać ewidentnie, bez układów, że można wygrywać. Fenomen społeczny, że właściwie zaczęliśmy trochę żyć zastępczym życiem. Taką radość, jaką daje ten właśnie skromny, urokliwy chłopak, mężczyzna, przepraszam, z Wisły, jest przecież powodem naszej także wielkiej radości rodaków.